marzeń. Czekaj, niech on. To może złapać. Nie obejmuje tego. Gdzie? Gdzie? Ile? 10 złotych? Gdzie? Można nagrywać? Zwiedzające, że trzeba było zdecydować się na utwardzenie, no i dodano nie deski, tym bardziej wygodnie pewnisko, to właśnie takie drzymy, obrzymy twardego prawolego drewna. Jak Ania i Stasia kupili spadkobiercy, ostatnie gospodarze, ale ciekawe, choć tam chyba być tutaj widziałem. Sagowa, inaczej po staropolsku pięknie nazywając skrzynia wianną. Jedyny radom na kółkach, nie dlatego, że gospodyni była kapuśna i przemoblowała sobie chałupę izbę, ale dlatego, że na wypadek pożaru można było stosunkowo szybko po klepisku, wczesnym klepisku, wczesnej podłodze wyjechać i uratować ten dobytek. Najcenniejszy. No ale szczęśliwie jak widać od ponad 100 lat, od 100 lat dokładnie nie było tutaj pożaru. Miejmy nadzieję, że nie będzie, bo dzisiaj będziemy spotykali. Może sprawiły to święte obrazy. A może w torebce, nie? Święte obrazy, wśród których zazwyczaj powinna być święta Agata, bo ta chroniła przed płomienianiem. Proszę, sprytnie mi te rączki tłumaczyć. Dwa, naprzeciwko wejścia do każdej izby był albo krzyż, albo w naszym parkurku sypić. Czyli trzeci jakby opiekunem zasłaniającym przed wszelkimi nieszczęściami był krzyż opatrznościowy, oprócz widocznych, zostawiany przez sieśle. Szkoda, że mistrz Ciesielski nie zostawił tej wyrytej daty powstania, roku powstania kołuka, ale mówię, ma lekko ponad 100 lat. Kuchnia działa. Teraz są peczone pod płomyk, ale równie dobrze można było ugotować zupę, jakieś ziemniaczki, jakieś kartofle, po ludowemu mówiąc. I jeżeli by to był powszedni dzień, aby większość domowników byłaby zatrudniona przy żniwach, to po uważeniu strawy trzeba było ją schować do ówczesnej mikrofali, czyli do kuchni. Przeciętnie raz na 10 dni, może raz na 2 tygodnie, gospodyni wykorzystywała piec chlebowy. Mamy wszystko, co jest potrzebne do wypieczenia chleba. Jest sama piekarnia,
jest domowy moim, czyli żarna tam z drzwiami w ściące. Są dwie łopaty chlebowe, kociuba z pomietłem, czyli tą brzozową miotełką, nie będzie żadnych kłopotów. Mamy dzieżę, gdzie ciasto na zakwasie wyrosło, a nasze dziewczyny potrafią robić zakwas. Także prawdziwy polski chleb można by było sobie upiec. I przeciętnie rodzina na dwa tygodnie miała święty spokój, jeżeli chodzi o chleb. On oprócz walorów smakowych oznaczał się też długim terminem przydatności do spożycia. W naszym poprzednim podwodniach można gwoździe, jak i jest. Zapiecek jeszcze. Dojdziemy i do zapiecka. Najpierw wspomnijmy jeszcze o funkcji grzewczej, bo przecież nie ma tu centralnego tapienia, jak mawiają Rosjanie. A piecek robił swoje. No zapiecek, o którym pani wspomniała, miejsce tyleż tajemnicze, co i wąskie, i małe. Tu malkondenci mówią, że dziadek i babcia się nie zmieści. Nie ma wody, i jaja. Nie, to sobie nie zmieścisz. I soda. Nie proszę, proszę. Chcesz nagrywać? Na stary, tak? Szarach ma wspomniane. To są tak przesiąknięte kamionką, na pewno. To są sprzed kilkudziesięciu milionów lat. Masz. Są mi te placuszki dobre? No, bym jedną. No, to płacić? Tak, tak, gdzie to pani. Tak, jest to karteczka, to idź tam. Hmm? Nie, dobrze. To ci da karteczkę i przyniesiesz tu właśnie trzy. Ale jeszcze dwa mogę się upierać. Bo był pan troszkę wcześniej. Pięć taka pani. Ja nie wiem, jak to się robi. No już pan trzy, bo ja mogę zapomnieć. Dobrze. No poczekaj ten, poczekaj się lampą. To czasami mógł takie coś można znaleźć. Co to jest? Co to jest? No to nie, no pisze jakaś gąbka. I na sklepisku jest przykład klepiska, którego Państwo nie będą mogli zobaczyć w izbie, gdy zostało to już zmienione.
Stodoła dzieli się na kwasie Klepisko i dwa Zapola. Na Zapolach głównie przechowywano różnego rodzaju nadwyżki, zboża, wszelkich właśnie zbiorów zbieranych na polu, również różnego rodzaju sprzęty. Na tych belkach, które tutaj mamy, były zazwyczaj ułożone deski i to się nazywało tak zwana górka, na której przechowywano słomę lub siano. I zaczniemy omawiać nasze sprzęty. Jest to, mamy tutaj zolnik, czyli prababka pralki automatycznej. Tak, byli właśnie bielizny z tym zolnikiem. Tak, dokładnie. W środku jest otwór, który był zatykany słomą. Później wędrowały na dno gałązki. Na te gałązki, mianowicie układane było pranie, bardzo ciasno. Zasypywane to wszystko było popiołem drzewnym, wygarniętym z pieca chlebowego najczęściej, z lew liściastych najczęściej też. Wszystko było oczywiście zalane ciepłą wodą, przypłacone deską, kamieniem. Gdy woda już wyciekła przez te słomki, które były w dziurce, gospodyni wyjmowała takie pranie i wędrowała z nim na rzekę, nie poda płynącą, i takimi piankami, okładając pranie, płukała je. Czyli nie tak jak mamy pokazane na filmach, że pani piorą nad rzeką, to pranie odbywało się w zolniku. Dalej mamy słomiankę, czyli kosz ze słomy i korzenia. Słomianka służyła do przechowywania głównie zboża w biedniejszych gospodarstwach. Bo widzimy materiał tani. Miała swoją wadę, gdyż zboże, żeby nie zapleśniało, nie zatękło, było trzeba zmierzać ręcznie albo przesypywać. Tej wady nie posiadał tok. Tok dlatego, to jest wytrążony pień drzewa, w którym też przechowywano zboże i dlatego tok, bo go topowo funkcjonuje. No, na dłuższą metę to jest ciężka praca, jednak ten tłok jest ciężki. Gdy gospodyni chciała rozbić dla załóżmy swojej 10-osobowej rodziny kaszę na obiad, to musiała się nieco napracować. A tutaj mamy przykład brony. Brony już drewniane, metalowe, czyli kooperacja kowala z stolarzem. Oczywiście takie brony były zaprzęgnięte do wołów. Woły głównie tutaj pracowały przez dłuższy czas na roztoczu. O wiele później niż w innych rejonach Polski wszedł koń na pole, że tak powiem. I służyły głównie do oczyszczania pola z chwastów przed sianiem, po zbiorze ziemniaków, po jakichś pracach między innymi takim pługiem. To jest pług drewniany, czyli socha. Rzadko kiedy już występuje, mało się ich uchowało, że tak powiem. I oczywiście taką wołą oczywiście pracowały woły. A tutaj u góry mamy piękne grabiarki, czyli duże grabie. Tak, do zdobienia ściernika dokładnie, ale posługiwały się nimi głównie panie, gdy panowie już zeszli z pola, wychodziły na pole panie właśnie, albo dzieci. I zgrabiały panie wszystkie kłosy, które upadły na ziemię podczas żniw. Nie, wiemy, chłopi, lud biedny nie mógł sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek się zmarnowało. A co do żniw, mamy tutaj sierp. Sierp na pewno Państwo znają. Dodam do tego, że nie posiadamy tutaj kosy, z tego względu, gdyż guciowski chłop, no nie zdarzało się, żeby raczej operował kosą na polu, gdyż kosa była za duża na jego pola. Miał górzyste, nieprzyjemny teren, tutaj mamy, jak Państwo zresztą pewnie zauważyli, także jest dużo wystających kamieni i taka kosa co najwyżej mogła się popsuć na takim polu, połamać. Więc, no i dwa, że miał za małe właśnie pole. Więc kosa była na folwarku u pana głównie stosowana. No i poza tym kosa była o wiele droższa, potrzebne było więcej metalu na nią. To są cepy do mucenia zboża. A tutaj właśnie mamy cepy, jak już pani powiedziała, do mucenia zboża. Muciło się oczywiście na klepisku, okładając zboże. Mówi się prosty jak konstrukcja cepa, a nie każdy wie, z czego cep się składa. Mamy tutaj trzymak, czyli dzierżę i bijak, a łączenie między nimi nazywa się kapicą, była ona wykonywana głównie ze ścięgien zwierzęcych albo ze skóry. Oczywiście ta niestety nie przetrwała do naszych czasów. I jeszcze mam tutaj dla Państwa przykład pięknych wideł. Widły z leszczy nowej gałązki. Pokazuję Państwu dlatego, gdyż świadczą o pomysłowości chłopa, jaką miał zrobić coś z niczego. W zasadzie prosta leszczynowa gałązka, a nadal giętka, nadal funkcjonalna. I może, przepraszam pana łapinka, mamy tutaj trzepak do miażdżenia łodyg konopnych. Tu umieszczano łodygę konopną, jak wiemy, z konopi uzyskiwano różnego rodzaju materiały, wyczysywano właśnie z nich to miękkie włókno ze środka, ale konopie
mają to do siebie, że mają twardą, grubą łodygę, to są wysokie rośliny i żeby wyczytać to miękkie włókno, właśnie tutaj umieszczano, w ten sposób łamano ich łodygę, obracając tymi kolanami. Dopiero później można było wyczytać to miękkie włókno. I przypuszczą mnie może Państwo, przejdę w drugą stronę i opowiem o tych malutkich kwiatach zgromadzonych. Mamy tu dzieżę do parzenia prosiaka, ale no tak długo nie do parzenia prosiaka, gdy ubito świnkę, to właśnie tutaj obrabiano ją, robiono masę nieprzyjemnych rzeczy z tym związanych. Mówiłam też o konopiach, które miażdżono takim trzepakiem dużym, a tutaj mamy przykład snopka lnu. Tak wygląda len, może powiem tak wstępnie, o co chodzi z obróbką lnu. Takim skrzepem jak to wyczesywano te kuleczki, które znajdują się na końcu tych łodyg lnu. W kuleczkach znajduje się zresztą siemię lniane, dobre na żołądek, sprzedawane do tej pory. Gdy ten len już był pozbawiony tych kuleczek, wędrował na zamkniętą łąkę lub miejsce specjalnie do tego przeznaczone. W każdym bądź razie musiał lekko znajdować się pod wodą, żeby szczarnieć, bakterie go podżarły. Gdy był już taki czarny i lekko podgniły, że tak powiem, wędrował do innego miejsca, gdzie go suszono. Gdy był lekko podsychnięty, łamano go, łamano go w międlnicy właśnie do lnu. Tutaj umieszczało się len i w ten sposób łamano jego twardą łodygę. To jest akurat jednokomorowa, mamy tutaj już dwukomorową, gdy przyszedł przez dwukomorową, wędrował do trzykomorowej, żeby to jeszcze dokładniej zrobić. Gdy ta twarda otoczka już była połamana, takim zgrzebłem jak to wyczesywano tą miękką część, którą Państwo, niektórzy z Państwa mogli zobaczyć w chacie, już wyczesane to wnętrze lnu. Dodam do tego, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ta twarda otoczka lnu już połamana, ta łodyga twarda nazywa się paździerz, paździerze. I od tego pochodzi nasz miesiąc październik. To się wtedy właśnie suszyło, suszami takim budowane, suszyło się i mydliło się. No dokładnie, dlatego październik wtedy to robiono. To jest mamy też tutaj... Rzadkownicy do kapusty. To tak, to rzadkownicy do kapusty, a jeszcze chciałam powiedzieć kołowrotek. O przykładu kołowrotka stojącego, tak. Bo jest całkiem inny w izbie. W chacie, tam jest kołowrotek leżący. A na kołowrotku mamy pajtak, czyli miarka do mierzenia gruntu. Tak, co by Karbul z Pawlakiem się nie kłócili o miedzę. Zresztą nadal potrzebny na wsiach nieraz. A tutaj, jak już Pani właśnie powiedziała, mamy szatkownicę do kapusty. Z tyłu jest korba, tutaj mamy miejsce na włożenie główki kapusty i taką szatkownicą pół wsi w zasadzie w jeden dzień mogło się obrobić. Była ona u paru najbogatszych chłopów we wsi. No biedniejszy nie potrzebował, gdyż nie miał tyle kapusty. Super, ja też bym chciała. A dalej mamy pług metalowy, o wiele młodszy niż tamta drewniana socha. Bardzo podobny do tego, który jest używany w tej chwili, ale dzisiejsze pługi nie mają tyluszek. Czyli te kółeczka są, to się nazywa tyluszki. Służyły jako pomoc raz, że dla konia, dwa, że dla chłopa, a dzięki tym tyluszkom konie chodził na boki i skipy wychodziły prostsze, czyli te bruzdy ziemi wychodziły prostsze. A na koniec jedna z takich większych i ciekawszych, tak, jest to młyn do przesiewania zboża. Tutaj nazywa się to wialnią. Wialnia dlatego, gdyż wieje. Gdybym zakręciła tą korbą, nie chcę tego robić, gdyż on się ledwo co trzyma, uruchomiłby się tutaj wiatrak i system sit. Tutaj się wsypuje zboże, system sit przesiewa to zboże, oddziela tą miękką otoczkę zboża i wiatrak wywiera tą miękką otoczkę na zewnątrz i to się nazywa plowy, a z przodu tutaj wypada już oczyszczone zboże. Także tak właśnie mucono, zresztą nie w jednej stodole taki młyn istnieje do dzisiaj, sama takim muciłam jeszcze w tamtym roku. Może coś jeszcze powiem o klepisku i o klepisku, jak już wspominałam, że mucono nim cepami właśnie zboże i o strzesze, naszej pięknej, złocistej strzesze. Niech się Państwo napatrzą, bo na pewno nie spotkają takiej strzechy zbyt prędko. Oczywiście strzecha zrekonstruowana, jak widzą Państwo, jest złocista, czyli nie przemaka. Jest suchutka z tej strony. Taka strzecha wytrzymuje od 40 do 60 lat. Oczywiście trzeba o nią dbać, przytykać, bo jak widzimy jaskółki i inne wiewiórki robią swoje, wyciągają nam trochę tej słomy, psują, więc trzeba na bieżąco uzupełniać brakujące snopki.
te snopki ścięte równiutko nazywają się kiczki i kiczaki, a te, które wychodzą kłosami w naszą stronę, nazywają się głowacze. Oczywiście taka słoma jest młócona cepem, nie może być obrobiona jak teraz to się robi. Bo gdyż dzisiejsza słoma, wiemy, jest właściwie zmiażdżona i ona by się nie nadawała na taką strzechę. Taka strzecha jest robiona z żytniej słomy, z żyta, i to żyto ścina się przed dojrzeniem, czyli żyto niedojrzałe. Dodam, że ciekawostką związaną akurat z tą strzechą jest to, iż wykonywali ją chłopcy w zasadzie, 20-paroletni, oczywiście pod nadzorem majstra starszego. Tam coś jest daleko, bo tam jest jakieś znaki, co? Wyjdziemy.